pięknie przywitał Państwa zespół Smyki, znaną wszystkim pieśnią Płyniesz Olso. Dziękujemy bardzo. Tymczasem witamy wszystkich Państwa na inauguracji szeregu uroczystości, które będą zmierzać do oficjalnego nadania Szkole Podstawowej nr 6 z oddziałami przedszkolnymi imienia Piastów Cieszyńskich. Dzisiejsze wydarzenie będzie skoncentrowane wokół przekazania szkole flagi Księstwa Cieszyńskiego oraz obrazu Przemysła Manoszaka. Następnie placówka rozpocznie proces prawny zmiany imienia. Spotykamy się trochę nietypowo, kawałek od naszej szkoły, która mieści się kilka kilometrów stąd, bo z tymi miejscami, które będziemy dzisiaj odwiedzać na mapie naszego wydarzenia, jest związana historia Piastów Cieszyńskich. O głos poprosimy teraz dyrektora szkoły, pana Grzegorza Koniecznego. Zapraszamy. Proszę Państwa, mnie przypadł w udziale obowiązek bardzo miły, ale trudny zarazem, bo nigdy nie wiadomo, kto znajdzie czas, żeby pojawić się na takiej uroczystości. Wiadomo, mamy różne obowiązki i my to rozumiemy. Ale rzecz jasna, bez Państwa, bez Waszej tutaj obecności, ta nasza uroczystość byłaby trochę taka nijaka. Patrząc na salę, bo Was widzę, bo świeci mi tutaj dość ostro światło w oczy, widzę, że zajazd na centrum Cieszyna nam się udał. Czyli my tutaj z tych rubieży północnych, Pastwis i Kalembic, zdobyliśmy w tym momencie Cieszyn i przy pomocy naszych gości, myślę, że dzisiejszy dzień spędzimy w sposób fajny, przyjemny, sympatyczny, a również czegoś się dowiemy na temat historii miasta Cieszyna i w ogóle tego rejonu cieszyńskiego. Jak już tutaj było na samym początku powiedziane, witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie, tam właśnie na Pastwiskach, w tym miejscu, w którym teraz się znajduje, funkcjonuje już 69 lat. Dość szybko ten czas ucieka, no szczerze mówiąc, niedawno obchodziliśmy 50-lecie, a już teraz tych lat nam trochę przybyło. Ale o historii szkoły to może powiemy sobie z innej sytuacji, zostawmy sobie to na inną okazję. Dlaczego chcemy uczcić Piastów Cieszyńskich? Myślę, że to zostanie tutaj na tym spotkaniu dość dokładnie wyjaśnione. Mamy tutaj ekspertów. Jest pan Władysław Żagan, który na pewno nam o Piastach Cieszyńskich powie tyle, że ja tu nie będę się mądrzył i nie będę mówił, że coś wiem na temat Piastów Cieszyńskich, bo przy tym, co wie pan Władysław, to wyglądałoby to trochę głupio. Oczywiście pani Janna Kulesza-Ziobrowska i pan Adam Cieślar poprowadzą dzisiejszą uroczystość i wprowadzą nas w całą tą atmosferę, która miała miejsce na dworze Piastów Cieszyńskich i tutaj na całej tej uroczystości.